Witamy was bardzo serdecznie. Dzień dobry. I teraz tak. Znowuż będziemy grali w dziwne haki. Mamy już 3 haki, które chcemy zagrać. I gra się nazywa niby Dick Dug, ale jednocześnie była na stronie iMockery dostępna jako Baby Maker. Mhm. I jest to po prostu Dick Dug, którym sterujemy penesem. Aha, czyli to jest jakaś konkretna gra. Tak! Aha, okej, okay, bo... Nie kojarzysz jej? Kurde, właśnie nie wiem. Jezu, nie! Może jakbym oryginał zobaczyła? No nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że to może być trochę uproszczona wersja. Ej, dobra, wersja. Te, teraz jak te buźki widzę, to skojarzyłam, no. Kojarzysz. Ale może dlatego kojarzę, może na przykład, nie wiem, u ciebie oglądałam, nagrywałeś to? Tak, nagrywałem pierwszą i drugą część. A, no to pewnie u ciebie widziałam po prostu. Baby Maker to chyba była inna gra troszkę. Tak, jednak? Niż to. Tak, bo tam w ogóle... Tam też takie tunele były chyba. No tak, znaczy tak, to była ta sama gra, tylko w sensie hack był inny. Trochę bardziej się postarali pod względem grafiki, no bo tutaj, widzisz, jesteśmy tym penesem i tak na dobrą sprawę nic w tej grze nowego nie ma. A nie mówisz, że tu jest coś prostszego jeszcze niż w oryginale, czy coś, czy nie? Nie. A nie, aha, to tobie po prostu chodziło do tamtej wersji drugiej. No, no dobra, okej. Ten ostatni zawsze ucieka, jak już jest ten... Jak zrobione już jest po fakcie. Tak. Ale to nic. Jeżeli na pewno jest jeszcze jakaś wersja tej gry, to na pewno to nagramy. Przez przezabawne. Właśnie widzę. Tak. Raczej nie będę w to długo grać, bo kurde, nie ma to za bardzo czego pokazywać. Nie sądzisz? Nie ma bossów. Nie. Okej. Okay. Nie ma bossów. Cały czas jest praktycznie to samo, więc. O! Zmienia. Wow. Nie. Jeden. Czasem skomplikowane. No. To czas, aby zakończyć. Dobrze. Teraz mamy grę, która pierwotnie nazywała się Ninja Gaiden, ale zmienili ją na Ninja Gaiden. Czyli będziemy sterować tutaj Jezu. Ninją, który jest gejem. Jezu! Ale zajebiście to zmienili. Nie! To nawet ledwo co, wiesz, tak. Się zauważy, że to jest I właśnie, to nawet nie chodzi o to, że hehe, penis, tylko jak to w ogóle wygląda. No. Skrzyżowali swoje jak miecze. Jak marchew. A teraz jak krzyż. Ej, to jest odwrócony krzyż, widzisz to? No. Aha, ze swoim ojcem walczyli w ten, w penis duel. Ale doceniam. Smut. Znalazłem porno zaadresowane do mnie. Powiem ci, że nawet się postarali. No. Piękne. Gajabuza Family. Ryu, you be always horny. Dobrze. To koniec? Tak, akt pierwszy. Ninja Gaiden. Ja już się boję, co tu będzie. A się okaże, że takie sobie będzie. Dobra. Czy ty jesteś... Co? Czy ty jesteś dziwnego? W sensie, no oni mają penisy w rękach. Serio? Tak. No dobra, ta pantera chyba została przerobiona na jakiegoś nagiego kolesia. Ja szczerze w ogóle bym nie pomyślała, że to penes. Czy jakiś tak odwrócony? Oczywiście swastyka musi być. A. To jest podstawa haków. A czy z tym bohaterem coś jest nie tak? To co on jest taki różowy cały? No bo on ma być... Bo on, znaczy w zało...
oryginalnie to był po prostu ninja ubrany na niebiesko. A tutaj jest po prostu gołym kolesiem z kutasem. Serio, ja naprawdę... Znaczy nie, no dobra. Ja rozumiem, znaczy też jakby... Ale jak ja bym grała tak po prostu, to ja bym się nie skapnęła. Myślę, że jakbym był dzieciakiem, to też nie wydawałoby mi się to w ogóle dziwne. No. Na szczęście gra powstała w 2009 roku, w sensie ten hack. I no, nie miałem okazji w dzieciństwie w niego grać. Dobra. Zobaczymy, jak tam bossowie będą wyglądać. Ogólnie uważa się, że to jest jedna z najtrudniejszych gier, jakie istnieją na NES-a. Mhm. Nie grałam nigdy. Jezu. Fekalne Yeti. Co mu zmienili? Że ma że aha, porusza się na kutachu. Znowu ten kutach jest tak dziwnie narysowany, że jak ja bym w to grała, to pomyślałam, że może to jest po prostu ewentualnie jakiś błąd grafiki, nie sądzisz? Ano! O! Gin kutachu! O. To było przepiękne. Zobaczmy, jak tam... Jezu... Aha! On niby jest nagi, ale nie... No właśnie... Ma strój różowy, na to wygląda. Ano, kto... O nie! Aha, i tu... Jezu, jak na odpierdol to zrobili. To już nie mogli. Aha. Co tam się stało? Nie mam pojęcia. Just a slut. Aha, w więzieniu jest. Oh. Gdzie? Gdzie ja jestem? W co? Ogóle nie widać, że tam było przy tak, ten... Tak, widziałam, przerwa no. Taka była. Tak. A, i tu znowu jest nago. On, jak to nienaturalnie wygląda, to jest tak źle zrobione. Co to jest, liczba? Nie wiem, w sumie... Co to jest? Czy to dildo? Nie ma czasu na wyjaśnienia, pospieszmy się. Ej, czekaj, kim jesteś? Teraz on wygląda, jakby był poparzony. Tak. Czy będziesz mnie próbowała wypierdolić? Przepraszam. Tak. Uważaj. Aha, dobra. Wydostałem się... Nie wiem skąd. Ja tu chcę jakichś nowych przeciwników, którzy są po prostu... Którzy inaczej wyglądają. O, swastykami mogę rzucać. Jezu, tu się wszystko tak szybko dzieje, że ja nie nadążam nawet za tym. No i widzisz, myśleliśmy, że będzie dużo zmienione, a moim zdaniem to tak średnio wygląda też. No niby jest dużo zmienione, ale... Znaczy w tych filmikach chyba najbardziej, no bo tak podczas samej rozgrywki to... Tak, co? Ale też na odpierdol. Tam coś leciało, nie wiem do końca co. Jak mam tam wskoczyć, kurde, jego mać. No to chyba koniec. No, to na tym sobie zakończymy. Dobra, teraz zajmiemy się ostatnią grą, czyli gołym Punch-Outem, gdzie nawet Mike Tyson jest goły. Czyli to jest po prostu boks. A. Aż się boję pomyśleć, co tutaj będzie. Okej. Okay. Jezu. No dobra, mapę NES-a. Boże. Znowu dziwnie to wygląda. No. Znaczy, wiesz co? To mi się skojarzyło z tym, jakby miał podwójnie, bo... I by miał penesa, i by miał... No. No. Rozumiesz? Tak, rozumiem. Ta czarna kreska tam taka. A najlepsze jest to, że jak go napieprzam, to nagle ma spodenki, nie? Ej, rzeczywiście. Widzisz? Ja pierdzielę. A to jest dobre. A. O! O! Dupę wyraźnie mu powoli. A dlaczego Mario jest tutaj ten? I znowu się postarali, nie? O! 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 No ale dobra, zobaczymy i innych. O nie!
Ej, najlepsze jest to, że ja dopiero teraz się skapnęłam, że ty nie jesteś tym gołym, tylko jesteś tym drugim. Tak? No. Aha. Ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Ja jestem tym naprawdę... małym, no. No dobra. Ej, właśnie, dlaczego on nie jest goły? Trochę to bez sensu. Ej, w ogóle zawsze mnie zastanawiało, jak te gry dokładnie były robione. Jak to wyglądało, jak oni tam, nie wiem, w latach 80., tak? No, nawet 70. to... No. Że jak właśnie wyglądało tworzenie takich gier. No też w sumie to wszystko na kompie się dobiło, ale... Okej, okay, teraz walczymy z Niemcem, zobaczymy czy ma większego. Nie. Jezu. Ale widzisz, elegancko buty założył. A no tak, jemu też się oczywiście spodnie pokazują. No, jak żeby inaczej. Ale dobra, on ma już tylko jedno przerodzenie widać. W przeciwieństwie do tamtego. No, to prawda. Oh! To ja nie wiem, opalił się za bardzo. No. No. Ja już w sumie niektórych rzeczy w tej grze się na pamięć nauczyłem. Tak? Co oni robią, jak ich zabijać. Nie, to jest kolejna gra, w którą ja akurat nie grałam. Znaczy ja w dzieciństwie też nie grałem w to. Okay. Znaczy wiesz, my mówimy tak, że no nigdy nie graliśmy w ten, w boks, w którym są penesy. Nie, chodzi o Wiem o co chodzi. Dobra, teraz będzie Japończyk i to jest powód do jakby... No wiesz, hehe, Japończycy, hehe, bo oni... Już się boję. No tak. To było... To jest to, czego się... Chociaż nie. Ma co chwilę. Ej, to się zgadza, bo w Japonii tak robią przecież. O! Oh. O nie. Jak w anime. O nie. Ja lubię gry, które są dobrze zrobione. Tak? No. Zwłaszcza takie... Nie ma spodenek w ogóle. Dobra. Oh. Jezu. Zabawne. Hehe, penis istnieje. Zagot, nie? Nie. No właśnie, bo nie wiem jak to komentować, a po drugie nie wiem czy to jest śmieszne, czy to jest po prostu żenujące. Znaczy, niepoważne granie właśnie takie jest, że dużo rzeczy jest żenujących. A mogliśmy zagrać sobie w gry PETA, które są głupie, ale gdzie... To następnym razem. Tak. Gdzie jednak są trochę zabawniejsze rzeczy. O! Ale to są... Czy to jest najśmieszniejsze chyba właśnie te wznanie do kciągnięcia, że tak. Nie mają spodenek, ale nagle mają? Bo ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja chcę dobić trzecią część. Znaczy, jest jeszcze jedna gra, którą żeśmy odpalili na samym początku, ale coś tam nie poszło. To nie była do końca gra z hehe penisami, ale tam było coś innego. I patrz, tutaj mieli taki potencjał, żeby to zmienić. No. Aczkolwiek to jest jakby trochę memiczne ta scena. Bo to wygląda tak, jakby Murzyn ukradł mu rower, a on próbował go zdobyć. A wiesz co, nie pomyślałabym o tym chyba. Po prostu, że razem trenują, tak? To działa. Tak, o to biega. Dobra. Poczekaj. O, teraz jest Hiszpan. Tutaj jest namiętny kochanek, więc... A. W oryginale też tak było? Tak. U niego też wygląda jakby miał drugie przyrodzenie. Ano.
pamiętam, że jest na niego sposób, że jak się cały czas będzie go nawalać lewa, prawa, to on nic nie będzie w stanie zrobić. Super. W głowie się kręci się. Fajną ma dupę. Tak jak tamten, to jest to samo. No. I tu tak samo. Dobra, jeszcze jednego zabijemy, bo potem będzie taki grubas i chcę zobaczyć, czy tam się coś zmieni. On i po nim będzie ten grubas? Tak, tak. Okej. Okay. Normalnie musiałbym go 3 razy poturbować, ale jeśli on nie wstanie w ciągu 10 sekund, co też się stało, to... To nie, to nie muszę. Dobra, teraz mamy króla Hippo, pochodzącego z wyspy hipopotamów. Już co? Nie, dobra, nie pytam. Fajne te spodenki, takie pojawiające się. Jeszcze nie mające kieszeni. No. Wiesz, jak je to załatwić? Tak. Czekaj. Czekaj. Co, że 3 razy uderza i wtedy możesz go uderzyć? Coś takiego? Chodzi o to, że jak on tak uderza... Czekaj, nie tak, tylko... W ten sposób. Spadają mu spodnie. I mogę go uderzyć w brzuch. Tylko jak mu mogą spaść spodnie, skoro ich nie nosi, nie? Dobra, nieważne. Jakby to się mija wtedy w tym celu, z celem, nie? Czemu się czasem różowy robi? Jak za dużo razy uderzam i nie trafiam, to on się męczy. A. Ach. No nie! A jakbym go powalił, to on by już nie wstał, bo on jest za ciężki. A. No. Rozumiem. Ale dobrze. Tutaj też ten jego trener powinien być na gołej klacie. A on ma dużo życia. Można sobie wyobrazić, że widownia jest nago. Trochę tak, nie? Ale się zabiera. No. Aha, bo ja się już bałam, że będziesz zaczynał od samego początku. Nie, na szczęście nie. Dobra. To by było na tyle, jeśli chodzi o erotyczne haki. Było bardzo śmiesznie. Było super. Było bardzo śmiesznie. Ale wszystko co dobre kiedyś się kończy, także do następnego. Tak.